Kiedy mówi się o polskich wokalistkach, jednym tchem wymienia się nazwiska Chylińskiej, Nosowskiej i właśnie jej. Dlaczego nie bywa na ściankach i nie korzysta z autotuna? Za chwilę o to zapytam Renatę Przemyk, która jest moim gościem. Dzień dobry, Renato. Ja przygotowując się do tej rozmowy, pomyślałam, że zacznę od tego, że przypominam wielką artystkę. I to błąd, bo ty jesteś ciągle aktywna zawodowo. Powiedz mi, dlaczego media o tym nie mówią? Dlaczego zniknęłaś z mediów, tych mainstreamowych? Znaczy ja nigdy nie byłam z tych takich nachalnych medialnie, a pojawiam się głównie w sytuacji, kiedy wychodzi nowa płyta, jest piosenka, czy jest spektakl, czy jest jakiś program, bo to są różne projekty. I wtedy jakby jestem narzędziem w służbie dostarczenia istotnej informacji do wszystkich zainteresowanych. Zależy mi na tym, żeby ktoś się dowiedział o tym właśnie, że powstała płyta, powstała piosenka, powstał fajny spektakl, a nie na tym, żeby po prostu być znanym z tego, że się jest znanym. Ale nie kusiło cię nigdy, żeby pojawić się w świecie celebrytów, bo już nie jest tajemnicą i nie jest nowością, że funkcjonowanie w tym świecie właśnie ścianek podbija, wiesz, popularność, a tym samym sprzedaż płyt, a przecież na tym zależy artystom. Nie korciło cię nigdy, żeby tam się pojawić tak bardziej, wiesz, na stałe? Nie korciło mnie, wręcz odstręczało zawsze, z całym szacunkiem dla ludzi, którzy świetnie czują się w tej sytuacji. No każdy niech ma to co lubi. Pewnie. Nie jestem lwicą salonową, wbrew pozorom. Lepiej czuję się w takich ustronnych miejscach, w wąskim gronie przyjaciół. Potrafię się bawić, ale zawsze obecność kamery i takich oceniających oczu sprawiała, że czułam się nie dość swobodnie. Skrępowana. Zależy mi na tym, żeby... Życie jest za krótkie, żeby żyć tak, jak ktoś gdzieś tam wyznaczył jakieś ramy, jakieś standardy. Lubię to, co robię i mam wielkie szczęście, że możesz to że mogę to robić. Że mogę to robić i nigdy nie musiałam przez całe te lata, już prawie 30 aktywnego działania, nigdy nie musiałam szukać dodatkowej pracy zarobkowej. A to niesamowite, bo często bardzo mnie to cieszy i uwielbiam moich kochanych słuchaczy właśnie, że dają mi tę możliwość, że to, co robię z przekonania, trafiło do wystarczająco dużej grupy słuchaczy, którzy dają mi szansę po prostu to robić. No właśnie udaje ci się utrzymywać z muzyki, to nie jest powszechne dzisiaj na polskim rynku muzycznym. Czy zdarzyło ci się, że myślałaś o zmianie zawodu, że pojawiła się taka konieczność w twoim życiu, że może trzeba zarabiać w inny sposób? Odkąd zaczęłam, zawodowo, jakby to sucho i poważnie nie brzmiało, zajmować się muzyką, graniem, śpiewaniem, no to od tej pory już jakby nie szukam dodatkowej pracy. No, wcześniej były różne zajęcia, utrzymywałam się na studiach, z wykształcenia jestem filologiem słowiańskim, wcześniej jeszcze liceum ekonomiczne. I też odebrałam w domu takie wychowanie, że potrafię szyć, dziergać, cerować, gotować mniej, ale mam to szczęście, że jest w domu ktoś, kto robi to lepiej. I był epizod w fabryce, pracy w fabryce, prawda? Też, no ale właśnie to były wakacje, to były też wyjazdy właśnie nawet do ówczesnej, jeszcze Czechosłowacji. Też właśnie i zarobkowe, i językowe, bo nie było papryk, Boże, to już zboczenie domowe. Praktyk językowych, takich, że z ramienia uczelni była jedyna osoba na rok miała taką szansę. Musieliśmy sobie sami załatwiać, a dodatkowo można było jeszcze zarabiać. Znaczy można było, trzeba było. Ale potem przydarzyła się muzyka i tak sobie myślałam, że ten tekst Babę zesłał Bóg, to jest tekst, który dzisiaj nabiera trochę nowego wyrazu i trochę nowego kontekstu. Powiedz mi, czy ty angażujesz się, wiesz, w ruchy feministyczne, w czarny protest, czy raczej stoisz z boku i przyglądasz się temu, jedyny wyraz, jaki dajesz, to forma artystyczna? Przez te blisko już 30 lat, niemalże od samego początku, od powstania tej płyty, tej piosenki, jakby zawsze głośno, jasno i wyraźnie opowiadałam się za zwyczajną sprawiedliwością, za prawem tych, którzy akurat nie mają go w takiej formie, jakiej powinni, a kobiety jakby są tutaj w tej czołowej grupie. Zresztą ja jako kobieta też poczuwałam się do tego, odczuwałam te niedobory i uważam, że to jest... Wielu myli feminizm właśnie z jakąś ekspansją kobiecości kosztem męskości, kosztem czegoś innego, czy zagarniania jakiejś przestrzeni, która
Już tam czyjaś jest. Jeżeli tak, to dlatego, że została niesprawiedliwie gdzieś tam zagarnięta. To są bardzo ważne tematy. Zawsze byłam, zresztą przez długi czas nawet traktowano to jako łatkę, jako taką właśnie bad girl, że a to jest ta feministka, czytaj, agresywna, nielubiąca mężczyzn, nic bardziej mylnego. Ważne jest to, żeby każdy z nas, co powtarzałam setki, tysiące razy, bez względu na płeć, bez względu na inne różnice od niego niezależne, miał szansę wyznanie, kolor, miał szansę realizacji swoich marzeń, celów, był oceniany według swoich kwalifikacji, według swojego zachowania, według tego, jakim jest człowiekiem, czy jest porządnym, czy nie. A nie był spychany gdzieś na margines, no właśnie dlatego, że jest kobietą, a nie mężczyzną. Uważam to tak za tak absurdalne, że no zresztą to też, że trzeba o to walczyć, też jest, no nie powinno tak być, żebyśmy musiały naprawdę aż tak mocno o to walczyć. Wydaje mi się to oczywiste, że życie byłoby ciekawsze, szczęśliwsze. Związki oparte na wzajemnym porozumieniu, szacunku, miłości też są fajniejsze. Jak ludzie obojga płci to zobaczą, to jedni przestaną aż tak naciskać, a drudzy przestaną się uginać drugie. Bo to też trzeba zaznaczyć, że duża część tej winy jest gdzieś po stronie kobiet w tym sensie, że one tak strasznie kochają tych synów. Oj tak, tak niezdrowo czasem. Nie masz wrażenia, że to jest w dużej mierze wina produkują matek, kolejnych... Mam i synków, no. No tak, no. Którzy nie umieją się odnaleźć w rzeczywistości takiej, w której płeć męska nie będzie już uprzywilejowana, że tylko dlatego, że urodzili się mężczyzną, nie będzie im się wszystko należało. Także no dużo jest do zrobienia i zawsze podkreślałam, że tak, jestem feministką, prawa kobiet są dla mnie ważne, ale najważniejsza jest sprawiedliwość. Humanitarne podejście do każdego człowieka. No właśnie, a propos sprawiedliwości, o której mówisz, ty wzięłaś ostatnio udział w koncercie Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. I tak chciałam zapytać ciebie o to, czy twoim zdaniem, wiesz, te takie zawirowania historyczno-polityczne, które ostatnio w naszym kraju mają miejsce, czy dla artysty jedyną formą sprzeciwu powinna być sztuka, czy artysta może, a nawet powinien angażować się w politykę, twoim zdaniem? Pierwsze skojarzenie Paderewski na przykład. Co za idealne no połączenie. Właśnie. Tylko, że jeżeli coś, za coś się zabieramy, róbmy to dobrze. I ważne jest, żeby ktoś gdzieś zgodnie ze swoim talentem, predyspozycjami robił to najlepsze, co umie. Są artyści, którzy mają talenty oratorskie, którzy tak jak właśnie wspomniany Paderewski, którzy mają talenty przywódcze. I wtedy fantastycznie, jak umieją porwać za sobą w mądry sposób, właśnie i merytorycznie, i organizacyjnie, ideowo, w dużą grupę ludzi, tak żeby z tego powstało coś konstruktywnego. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby to było przemyślane, żeby to było jakby zorganizowane w taki sposób, żeby osiągnąć cel, a nie narobić tylko hałasu, szumu, który no, nie zawsze przekłada się na konstruktywne działanie. I nie zawsze sprzyja artyście. Ja nie jestem, tak jak mówi, jak już ustaliliśmy na początku, typem takiego głosu ludu, który byłby w stanie stanąć gdzieś na czele. Ja się podpisuję gdzieś pod wieloma akcjami, lajkuję czy wypowiadam się wprost, ale nie jestem typem, który stanie na trybunie i czy wymachując pięścią, czy wystarczająco mocnym słowem gdzieś pociągnie. I nie jesteś też typem, który pokazuje się na okładkach, wiesz, z mężem, dzieckiem, babcią, mamą. Nie jesteś celebrytką, ale jakiś czas temu zdecydowałaś się na takie dosyć mocne wyznanie, powiedziałaś o adopcji swojej córki. Czy tobie kiedykolwiek przyszło przez myśl, że żałowałaś tego, że opowiedziałaś coś tam jednak o życiu prywatnym, czy cieszysz się z tego, że w końcu się podzieliłaś z fanami taką cenną, bardzo intymną wiedzą? To jakby wykracza trochę poza tę moją zwyczajnie ludzką przyjemność, sens, marzenie o rodzinie i tą relację, która jest dla mnie szalenie budująca, twórcza i
Znaczy to ma wiele aspektów. Zresztą każdy, kto jest rodzicem, o tym wie. Chciałam też jakby być wsparciem dla wszystkich tych, którzy wahają się przy podjęciu decyzji o adopcji. Nigdy nie miało dla mnie kluczowego znaczenia, że to jest, musi być ta biologia, że krew z krwi. Tak, ty powiedziałaś piękne zdanie o tym, że jedne dzieci są z brzuszka, drugie z serduszka. To jest absolutnie fantastyczne. Myślę, że lepiej nie da się wytłumaczyć dziecku tego, czym jest adopcja, prawda? Ja córce od samego początku mówiłam całą prawdę, tylko właśnie tak, żeby to dotarło. Kocham ją nad życie i ani przez sekundę tej decyzji nie żałowałam. Wręcz przeciwnie, każdego dnia dziękuję Bogu, że to się wszystko udało i wszystkim ludziom, którzy mi pomogli. To było niesamowite, że to wszystko się udało. I to była najlepsza decyzja, jaką w życiu podjęłam. I wiem też, że już doświadczenia, że cały proces adopcyjny to jest bardzo trudne. Że ci rodzice są prześwietlani na wszystkie możliwe sposoby, czasem nawet mają powody autentycznie do rozgoryczenia, bo jest całe mnóstwo rodzin, w których standardy są tak niskie. Nie będę wchodzić w szczegóły. A tutaj naprawdę ludzie chcą, marzą o stworzeniu ciepłego, dobrego domu i to powinno być w bardziej przyjaznej atmosferze. Czy w wielu miejscach na pewno tak jest. No. Renatko, ale ja jakby przez to, co zrobiłam, też mam styczność co jakiś czas właśnie z takimi rodzinami i dochodzą mnie takie głosy. I jakby tu zdecydowałam się na wypowiedź właśnie po to, żeby wspierać i edukować, tak. Pewnie. Renatko, czy ty czasami czytasz komentarze na swój temat w sieci? Czy zdarza ci się, wiesz, zaglądać, czy raczej jest ktoś inny u ciebie, kto się tym zajmuje? A może w ogóle nie ma takiej osoby? Nie przejmuję się tym za bardzo, ale przyznaję, że od czasu do czasu zdarzy się jakiś znajomy, przyjaciółka życzliwy, że są jakieś czy zabawne. Czy nie wiedziałem, że coś tam, czy nie wiedziałam. A tu nagle będzie. Wiesz, bo ja przygotowałam parę takich dla ciebie i chciałam ci je przeczytać. Jeden z komentarzy, który znalazłam na temat Renaty Przemyk, pod tagiem Renata Przemyk. Nie musi się rozbierać, żeby zaistnieć. Nie musi wywoływać skandali. Pani Renato, bardzo panią lubię i szanuję. Powiedz mi, czy często spotykasz się z taką sympatią, miłością fanów po koncertach, że przychodzą i tam wiesz litagię na twój temat? Czy to już dzisiaj jest, wiesz, passé, bo w dobie Instagrama i Facebooka przecież nie trzeba się z tym artystą, tak wiesz, bardzo blisko kontaktować, jest internet. Zdarza ci się to? Okazuje się, że jednak bezpośrednie relacje mają dla ludzi ogromne znaczenie. I porozmawianie i powiedzenie w oczy. Ja mam naprawdę ogromne szczęście, że tak jak wspominałam, przez blisko 30 lat są ludzie, którzy pokochali tę muzykę, którzy dołączali na poszczególnych etapach, przy kolejnych płytach, przyprowadzali przyjaciół, dzieci już teraz dorosłe. A to niesamowite, bo to nie jest łatwa rodziców. Strasznie miło było słyszeć. Ja po koncertach wychodzę do publiczności, rozmawiamy, można zrobić zdjęcie, podpisać płytę. I dla mnie ważny jest kontakt z tym, kto słucha tych piosenek i słyszę cudowne historie właśnie, że kolejną rocznicę świętujemy przy Poznania, czy jakiegoś pierwszego razu. Aha. Nasz pierwszy raz to był przy tobie. Ja mówię, jak to się piosenka, że tu się poznaliśmy, rocznicę ślubu już teraz 20. przyszła para, która miała poznali się na koncercie moim. Proszę. Czy były właśnie, a to jest jakby, w zasadzie powinnaś być chrzestną, bo to takie twoje dziecko się śmiali, że im ta muzyka towarzyszyła w takich chwilach. Bardzo to piękne. I cieszę się bardzo właśnie, że przychodzą ludzie i po to, żeby powiedzieć fajne, dobre rzeczy, że śpiewają na koncertach piosenki, uczą się tych tekstów. Wracasz mi wiarę w ludzi, że to mówisz naprawdę. Oni dają mi tę wiarę. Dają mi, że po prostu będę śpiewać tak długo, jak będę tylko w stanie. Właśnie dlatego, że na koncertach jest taka energia, że dostaję taką informację zwrotną, tak ładuję akumulator, że długo potem jeszcze nie mogę wyhamować. Że dostaję po prostu od ludzi. To już nawet nie jest kredyt zaufania, to jest po prostu darowizna. Ładnie powiedziane. Że to jest taka ilość dobrej energii, że mimo wszystko
gdzieś tam jacyś hejterzy, jacyś, którzy muszą gdzieś tam spuścić ciśnienie. Wodę, tak. To się zawsze zdarzają się od ważne, czasu do czasu, mówią, ale jest ich tak niewielu, że mam wrażenie, że nie zawracają sobie głowy. Może są inni, którzy gdzieś tam się bardziej... No jesteś na szczęśliwej pozycji, ale sobie na to zapracowałaś. Renata, tych dobrych jest tak dużo, że tamtych nie widzę. Naprawdę mnie to cieszy. Renata, drugi komentarz. Polska muzyka skończyła się wraz z Hey Various Monks, Kasią Kowalską i latami 90. Teraz to jest jakaś kpina, nie muzyka. To jest komentarz, który również pojawił się pod artykułem na twój temat. Jak się domyślam, ty również zaliczasz się zdaniem autora do tego zacnego grona. Powiedz mi, czy ty masz... idoli to może za dużo powiedziane, ale jest jakiś artysta dzisiaj na polskim rynku muzycznym, który cię inspiruje, który uważasz, że ma potencjał, żeby za 20-30 lat mówiono o nim tak jak o tobie? Czasy się zmieniają. Myśmy startowali w zupełnie innych realiach, w czasach, kiedy przeczytanie książki z drugiego obiegu plasuje się, jak teraz pewnie posiadanie jakiejś tam w towarzystwie młodych ludzi jakiegoś sprzętu, czy na pewno wymaga mniej wysiłku intelektualnego teraz, a mniej pewnie finansowego. Czy tam bycie, myśmy bardziej byli nastawieni na gromadzenie informacji takich o kulturze. Ta polityka gdzieś tam towarzyszyła, ale to nawet to trudno było nazwać hejtem, co się wtedy zdarzyło. Chociaż było w nas dużo oporu, buntu takiego przeciw temu, jak nam się nie zabrania wypowiadać pełnym głosem. Były te płyty i czarne, teraz byłam rozczarowana, że nie ma nawet w samochodach nowych już. Tak. Zostałam przewieziona nowym samochodem znajomej i nie ma odtwarzacza. Ja jestem posiadaczką dużej kolekcji płyt, lubię te płyty i ciągle je kupuję w takiej formie. Teraz naprawdę nie zazdroszczę wszystkim tym, którzy startują, bo najpierw jest to, co widać, potem dopiero to, co słychać. Więc jest to utrudnione. Jest dużo ambitnych ludzi i mam wrażenie, że to się w pewnym momencie przesili, bo wiem też od znajomych już i w córki wieku, trochę starszych, że mają swoje sposoby, żeby wyszukiwać w internecie to, co im się, to co robi naprawdę na nich wrażenie. Szukają treści istotnych dla nich, szukają takiego przekazu, który do nich dotrze. I są tacy twórcy, nie wiem, czy będę w stanie wymienić w tej chwili jakieś nazwisko, ale trudno powiedzieć, zdarzają się tacy ludzie i z serca im kibicuję. Tylko że jakby, tak jak mówię, to są zupełnie inne kanały dotarcia do ludzi. Ale zdarza się, że twoja słuchaj internet czegoś słucha i mówisz, o to fajne, to mi się podoba? A trafiłam na kilku raperów, no właśnie, tak. Tym bardziej, że teraz jeszcze jakby mieszkamy jeszcze z starszego syna, więc jakby tej muzyki gdzieś tam podpatruję, czego słuchają. I znajduję naprawdę fajne rzeczy. Renata, to jeszcze taki komentarz, żeby nie było tyle miodu, a jednak trochę dziegciu. Trochę znam tę branżę i jakoś jej nie wierzę, że ona się utrzymuje tylko z muzyki. Znam naprawdę świetnych muzyków, którzy grali kultowe utwory, działają do tej pory, wydają płyty, mają fanów, ale ledwo wiążą koniec z końcem. Przecież nie daliby rady z tego żyć. Już ustaliłyśmy, że tobie się udało żyć z muzyki, ale powiedz mi tak troszkę poważnie się może teraz zrobić. Czy ty kiedykolwiek miałaś w związku z tym właśnie komentarzem takie myślenie, że mogłam zająć się czymś innym i żyłoby mi się lepiej? Bo kokosów na muzie nie ma, to wiemy, w Polsce. No to nie jest tak, że mam jakiś tam swój samolot, no czy właśnie kilka domów, czy mieszkań, czy innych. Ale też nigdy nie miałam jakichś mocno wygórowanych potrzeb. Nigdy to nie były te nowe samochody z salonu takie, co tam powalają i mruczeniem silnika i kolorem i tam innymi jeszcze aspektami. Mam to, czego potrzebuję w życiu. Dom na wsi, który jest ciepły, rodzinny, gdzie robimy wspólnie właśnie przetwory. Jest ogród, jest ten święty spokój, którego potrzebuję. Lubię stare samochody, więc mam.
Ja oprócz tego, że śpiewam, piszę dość regularnie muzykę do spektakli teatralnych. Biorę udział w projektach gościnnych, Te Panny Sprawiedliwe z Darkiem Malejonkiem. Mhm. Fajna przygoda, ale to też wszystko wiąże się jakby z dobrą organizacją też jakimiś przychodami. Są duże koncerty jakby jeszcze z innych. Tu wybieram takie, w których jestem w stanie się sprawdzić, w którym mhm. jestem w stanie być takim ważnym głosem. Mhm. Także to jest coś, co zawsze sobie bardzo ceniłam, że mogę wybrać to, gdzie czuję się naprawdę na miejscu. Tych płyt już jest kilkanaście. Faktem jest, że nie ma teraz takiej wysokiej sprzedaży jak te kilkanaście lat temu. Mówię o nośnikach fizycznych. Ale tak się składa, że z tymi kilkoma projektami, którymi gramy, płytę w zasadzie się wydaje po to, żeby jeździć z koncertami. Mm-hmm. Jestem członkiem ZAIKS-u, który też mimo różnych głosów, ja sobie chwalę. Okay. Działa dobrze. Okay. Jest z różnych stron, można się tak zorganizować. Wiadomo, że są ludzie, którzy bardziej praktycznie podchodzą i mniej. Mm-hmm. Nie należy do tych przesadnie oszczędnych, ale też w drugą stronę myślę też nie. No, nie przesadzamy. Gdzieś to wszystko jesteśmy. Mieściło się w takim, mm-hmm. w takim realnym przedziale, że po prostu wystarczało. Także wiem, że są muzycy, którym się gorzej wiedzie. Domyślam się, że to jest duże poczucie rozczarowania, że w pewnym momencie powinna gdzieś być nagroda za to, ale to nie dotyczy tylko jakby tej branży. Rozumiem. Że no zdarzają się i przypadki losowe i. Oczywiście. No oczywiście. I różne inne. Oczywiście. To, że jesteś szczęściarą, to już ustaliłyśmy. Jestem szczęściarą. Jestem szczęściarą, mam właśnie, też miałam szczęście do ludzi no i tak jak mówię, no nie przesadnie wygórowane potrzeby, to też, to daje szczęście. Dla mnie istotniejsze było to, kogo mam blisko siebie właśnie i ta wolność. Jak się ma zbyt wiele, to wbrew pozorom trochę to ogranicza. Renata, chciałabym, żebyś dokończyła zdanie, które dla ciebie przygotowałam. Nigdy nie zostanę. Celebrytką? Akurat tego się spodziewałam. Buntuje się przeciwko? Ograniczaniu wolności. Mhm. Najlepsza wokalistka świata, to moim zdaniem. No, tu by się kilka znalazło. Mhm. Pierwsze, kojarzy mnie zawsze moja ukochana Björk. Ale też Cecilia Bartoli. Jak ja ostatnio trafiłam na filmik, co ona robi z głosem po prostu. Uważam generalnie, że głos jest najcudowniejszym instrumentem na świecie, że praktycznie nie ma ograniczeń. I znam takich wokalistów, którzy są naprawdę w stanie zrobić z nim cuda, ale tutaj będę zawsze jakby stała na stanowisku, że ważne jest to, jakie to wrażenie robi na słuchaczu. Czy on będzie chciał tego słuchać. Ale jeśli mówisz o Björk, to też prezentacja sceniczna, rozumiem, jest dla ciebie bardzo ważna. Prawda, kolor, przekaz, charyzma. To, że ktoś robi to w taki sposób, czasem nawet nie używając wszystkich swoich możliwości, że trzeba też umieć nie wykorzystać wszystkiego naraz, tak. Żeby to dotarło do widza, żeby zrobiło słuchacza, żeby cały przekaz spełniał jakby oczekiwania i robił wrażenie. Praca w fabryce nauczyła mnie, że żadna uczciwa praca nie hańbi, jak się ją wykonuje sumiennie, można zarobić na parę rzeczy, a przy okazji zobaczyć życie trochę z innej strony. Bo to też jest istotne, żeby przyglądać się temu życiu z wielu stron i spróbować też takich tego typu wyzwań również. Jasne. Najlepszy prezydent w historii Polski to? Następne pytanie. Następne pytanie będzie ostatnim pytaniem i tak sobie pomyślałam, że ono może być trochę podchwytliwe. Edyta Górniak czy Justyna Styczkowska? Kasia Nosowska. Kasia Nosowska, no właśnie. Wy się przyjaźnicie do dzisiaj? Pozostaje ta relacja? Czy my się lubimy? Że nie wiem, jak określić przyjaźń. No, mm-hmm. Nie widujemy się codziennie, mm-hmm. Że widujemy się rzadko bardzo. Ale jesteś fanką jej profilu na Instagramie, bo ona teraz tam, wiesz, święci trio. Trafiłam na filmiki po prostu. Też mam tę przygodę z lodówką, ale innego rodzaju. I ostatnio trafiłam na instrukcję makijażu. No inspirujące, lubię jej poczucie humoru, naprawdę. Ma ogromne i
Wy się zawsze świetnie uzupełniałeś. Miałam wrażenie, że jesteście takim yin i yang artystycznym. Oby tak, takich artystek więcej. Bardzo pracujemy nad tą giętkością. To już poza kamerami, bo pracujemy. Bardzo Ci dziękuję, Renatko. To było strasznie miłe spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję wzajemnie.